Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. No i jest to pewien rodzaj... Kurde, ciężko powiedzieć pewien rodzaj. Ale na pewno możliwość nagrywania właśnie tego odcinka jest dla mnie niezwykle radująca, że tak to określę. Jakie są tego powody, pewnie spytacie. Raczej nie będziemy tutaj nic wyjątkowego, przynajmniej tak mi się wydaje. Nic wyjątkowego robić, po prostu zaraz sobie włączymy jakąś kolejną misję i postaramy się zrobić kolejne zadanie. Jeszcze tylko sobie zerknę na ekwipunek, jak tutaj w ogóle mamy z ciężarem, ale mamy spokojnie dużo miejsca. Co najwyżej będziemy potrzebować tylko ogniw fuzyjnych, ale to sobie spokojnie możemy znaleźć w sanktuarium. Dlaczego ten odcinek tak mnie oczywiście raduje? Nagrywam go w weekend, publikowany będzie bodajże we wtorek o godzinie 18. No i cóż się działo przez weekend? Oczywiście planowałem sobie, że usiądę w piątek wieczorem, jak i w sobotę rano do nagrywania. Będę sobie po prostu cały dzień nagrywał Fallouta, tak aby mieć na zapas po prostu zrobione. No i cóż. W czwartek wieczorem coś mnie podkusiło. Zainstaluję sobie na tym komputerze, na którym teraz gram, TeamSpeaka. Bo oczywiście korzystam z TeamSpeaka, który jest zainstalowany na drugim komputerze, więc jeżeli gram sobie z kimś w multi, to oczywiście działają wtedy oba komputery, a ja sobie jakby patrzę na drugi monitor, co się tam dzieje. Przy okazji czasami sobie mogę zerknąć do internetu, jak przedwcześnie uda mi się zginąć, przykładowo, nie wiem, w H1Z1 i tak dalej, i tak dalej. No i co? Postanowiłem sobie, że zainstaluję TeamSpeaka i również na moim komputerze do grania. Pierwsze co zrobiłem to oczywiście gogle. Mogę tu wymienić? Nie mogę. Pierwsze co zrobiłem to oczywiście wyszukiwarka gogle. Wpisuję TeamSpeak, 64 bity, żeby znaleźć jakiś plik do instalacji. Ej, o chłop. Idziesz ze mną. O chłop. Chodźmy. Tak więc wyszukuję sobie plik do instalacji. Wszystko fajnie, instaluje się. Po czym po jakieś pół godzinie w przeglądarce internetowej zaczynają się dziać jakieś dziwne rzeczy. Po pierwsze, stroną startową nie jest YouTube, a jakiś w ogóle jakaś popaprana stronka, nie wiem, ala wyszukiwarkowa, ale niestety to jest coś innego. No więc co robimy? Oczywiście antywirus. Antywirusem skanujemy, niby wykrywa jakieś tam robaki, wirusy, programy, których nie powinno być. Okej, uznaję, że sprawa załatwiona. Ale co? Nadal pojawia się ten sam problem. No to jest drugie podejście. Szukamy w wyszukiwarce Google rozwiązania. Jak można się z tym problemem... O, a ty co tak pieruszasz? Szukamy rozwiązania, jak ten problem zlikwidować. Oczywiście sposobów znalazłem kilka. Od usunięcia jakichś tam plików z rejestru, żeby właśnie usunąć to złośliwe oprogramowanie, czy bardziej tą złośliwą wtyczkę, która do Google Chrome się dostała. No i co? Po, nie wiem, godzinnej zabawie mam już wrażenie, że... wszystko zostało zrobione. Oczywiście stroną startową nadal jest YouTube, jak to było wcześniej. Pół godziny później znowu to samo. Znowu ta przeklęta strona startowa jakiejś durnej przeglądareczki, nie wiem nawet co to było. I start jakoś tam. Nie, złośliwe oprogramowanie z tego co sobie po prostu poczytałem. No i po prostu następuje wielki ból dupy, jak to dziadostwo usunąć. Próbowałem antywirusem, hej, dobra, sobie... spokojnie. Zaraz wrócę do tej powieści. If I don't pay up, they'll kill her. But I don't have that kind of money.
Okej, znajdę ją. I'll get her back. We asked the Minutemen for help, but I didn't really think anyone would come. Just bring her back safe, okay? Spoko. To nie będzie problem. Tak więc wracając do tej opowieści, jeszcze tylko sobie na mapkę zerkniemy tutaj, więc okej. Okay. Pójdźmy. Tutaj mogę? Tak, mogę się tam przenieść, więc sobie stamtąd po prostu pójdę, więc w tym odcinku będę troszkę chodził, ale przy okazji wam też troszkę opowiadał. I tak, antywirus, czyszczenie rejestru nie pomogło. No to pierwsza myśl, trzeba będzie zrobić format i zainstalować Windowsa od początku. Oczywiście bujania się z tym to jest na pół dnia, bo oczywiście Windowsa jako jedynego mam zgranego na kompa, więc jeszcze trzeba zrobić jakby w cudzysłowie wirtualnego pendrive'a. Wow, 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 wow. Aha. Nam się tutaj mała jadka zaczęła. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Chodź tutaj. Okej, ale w którą stronę muszę iść? Tam gdzieś. Tak, więc oczywiście konieczność zainstalowania jeszcze na pendrive'ie Windowsa, co też trochę trwało, bo jeszcze musiałem sobie poszukać, jak to zrobić. What the fuck? Joseł. Ilu was tutaj w ogóle jest? Wow. Okej, ktoś jeszcze? Skąd ty strzelasz? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Więc trochę oczywiście straciłem czasu na tym i oczywiście pierwsza myśl była... Mam już tutaj w tej grze trochę osiągnięć zdobytych, trochę przeszedłem, trochę zdobyłem. No i co, jak teraz przeinstaluję Windowsa, to będę musiał to wszystko zaczynać od nowa. O kurde. Trochę nam się tutaj... Gdzie biegniesz? O, jeszcze granat. What the fuck? Chodź tutaj. A tobie co? Odczep się. Terminal pewnie do tej wieżyczki, więc możemy sobie go... Wow. Gdzie ty jesteś? O chłop. A, jakiś jeszcze. No Boże, jak oni się tam ukrywają wszyscy. Wise. Okej. Więc zainstalowanie wirtualnego Windowsa na Windowsa na pendrive, po prostu przerzucenie też za pomocą jednego programu. No i oczywiście zmartwienie, czy czasem te wszystkie zapisy gry nie wezmą szlak. Na całe szczęście miałem też Steama zainstalowanego, przynajmniej grę, pobierane na drugi dysk, więc stwierdziłem, a jeden pies. Próbujemy i robimy ponowne zainstalowanie Windowsa, oczywiście z formatem dysku, na którym znajduje się ten Windows. Co będzie, to będzie. Się okaże.
Jeszcze tutaj kogoś widziałem. No właśnie. Dobra, jeden zdjęty. Drugi zdjęty. Trzeci zdjęty. Więc przystąpiłem do przeinstalowania systemu. Trwało to około godzinki do półtorej. Później jeszcze oczywiście kolejna godzina, żeby poinstalować to całe oprogramowanie, jakie jest tutaj generalnie na kompie. No ale okej. Siedziałem z tym, nie wiem, do trzeciej w nocy. Wydawało się, że jest wszystko okej. Zacząłem oczywiście koło 22 do trzeciej w nocy, no to trochę czasu jednak to zajęło. Ale okej. Wydawało się, że jest wszystko okej. Po czym następnego dnia po powrocie do pracy sobie robię szybki teścik, czy aby na pewno pobranie Fallouta nie zwaliło mi tych save. Na szczęście save'y były. Co mnie oczywiście mega wielce uszczęśliwiło. A to co? Save'y były. Ja oczywiście uradowany, że nie muszę tego wszystkiego przechodzić po raz drugi. Wow. Dobra. Jeszcze wieżyczka. What the fuck? Ugięło cię? Uradowany, że nie muszę tego wszystkiego przechodzić jeszcze raz. Tam jeszcze coś był. No i co? Przystępuję do zainstalowania programu, którym nagrywam, czyli Action Me Release. Program sobie pobieram ze strony, wklepuję klucz aktywacyjny, bo oczywiście, żeby nagrywać w Me Release i nie mieć tutaj tego znaczka na górze, potrzebna jest licencja, którą oczywiście mam, wykupioną, żeby nie było. Wprowadzam klucz aktywacyjny, chcę włączyć sobie sam program. Jebut, błąd. Program nie działa, nie chce się uruchomić. Zamyślono ładnie. Coś nie działa. Kolejne godziny spędzę na próbie naprawienia tego. Udało się to zrobić w około, nie wiem, godzinę. Coś takiego. Tyle mniej więcej to mi zajęło. Tam była kwestia, że jakieś pliki DDL, które są chyba systemowymi. Jakiś był z nimi problem. Więc je naprawiłem w ciągu tej godzinki. Co myślę, ok, wszystko naprawione. No nic, można sobie spokojnie nagrać Fallouta, jest zadowolony. Action Me Release działa, Fallout działał. Uruchamiamy Fallouta. Program przestał działać. Nie uruchamia się. Co myślę, no jasny pierun by to trafił. Udało się rozwiązać jeden problem, teraz drugi. No i po kilku próbach wynalezienia tego... Chodź. Tak, uratuję cię. Po kilku próbach naprawienia tego wszystkiego... Można powiedzieć, że poległem. Nie dałem rady. Nie wiem, w czym był problem. Mówili, że... Czytałem sporo opinii, żeby ustawiać się z trybem zgodności, czy jak to tam się nazywa, nie pamiętam dokładnie. I tak dalej, i tak dalej. Stwierdziłem... A, jeszcze przy okazji dodam, że kiedy znowu po wyłączeniu Fallouta nie działał on, znowu wyszukiwarka zaczęła szwankować i znowu tamta strona się po prostu odpalała. Po prostu kurw do potęgi drugiej. Jakie jest rozwiązanie? Oczywiście instalujemy Windowsa po raz drugi z formatem dysku C, na którym to wszystko się znajduje. Więc z piątku na sobotę siedzenie od godziny, no nie wiem, 11 wieczorem, 23 de facto, do godziny 4 rano.
Oczywiście bujanie się z tym wszystkim. Ech, po prostu było masakrycznie irytujące. Jeszcze tylko poinformujmy, że żona ocalona. Spoko. We know. That's why we've decided to join the Minutemen. You can count on our help if you need it. Okej. Dobra. Sprawdźmy sobie tylko jeszcze jakieś następne zadanie. Porozmawiaj z Prestonem. Okej. Porozmawiamy z Prestonem. Więc oczywiście tak. Co? Nie mogę się przenieść. A, dobra. Po ponownym przeinstalowaniu systemu po raz drugi wszystko instaluję. Na szczęście Action działa. Dobrze działa. Fallout działa. Zainstalowałem sobie Reapera, dzięki któremu mogliście to oglądać w jednym z odcinków, kiedy zrobiłem z tego programu mały poradnik. Program działa, więc sobie myślę, ok, możemy zacząć nagrywanie Reaperem. Znaczy nagrywanie kolejnego odcinka, żeś cholera tam w las. Jak ja mam teraz z tą pogadać? Gieło? O, Jesus. Dobra, zrobię tam schody. Okej. Wyjdź, escape. Też musiałeś tam włazić. Normalnie pogięło. Hello, sir. I rescued that kidnapped settler. We've got another settlement on our side now. Good. Another win for the Minutemen. Keep it up, and pretty soon we'll have the whole Commonwealth behind us. I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime, make sure to offer help to anyone that needs it. That can only help our cause. Okej, dobra. Super, kolejne zadanie wykonane. No więc oczywiście włączyłem sobie Reapera, włączyłem Actiona, włączam Fallouta, wszystko ładnie działa. Wszystko jest ustawione na nagrywanie. Nagrywam odcinek około 20, 25, 30 minut. Oczywiście zapisuję sobie plik wideo. Patrzę na Reapera. Nie ma praktycznie 90% nagrania. No i oczywiście ból dupy po raz trzeci. Czemu Reaper nie nagrywa? Sobie przeglądam nawet ten swój stary filmik, z którego, gdzie robiłem ten poradnik, bo robiłem ten poradnik ze dwa dni wcześniej, jak robiłem przeinstalowanie systemu. Dobra, zobaczmy sobie tylko, jak tutaj to wygląda. O, kawał drogi. To na razie tam nie chcę. Też kawał drogi. Kontynuuję podróż szlakiem wolności. Dobra, a gdzie to jest? Dobra, nie wiem gdzie to jest. Zdobądź dokumentację. To sobie wyłączymy. Sprawdźmy, czy tutaj coś mogę zdziałać. No nic, po prostu muszę wrócić do... No i tak, 90% nagrania, z tego co ja mówię, nie ma. No i pytanie, w czym tkwi problem? Oczywiście ustawienia mikrofonu, ok. Ustawienia Reapera odwzorowałem takie same, jakie były na tym nagraniu, które sobie zrobiłem na poradniku. Próbuję, robię test, taki 3-minutowy. Nie działa. Ustawienia Windowsa odnośnie nagrywania
Nie mam pojęcia. Dobra, chyba muszę tam do tej windy. Cały czas nie działa. Google nie działa. Znaczy właściwie nie działa. Nie mówi mi dokładnie, jakie są rozwiązania problemu. W końcu wchodzę sobie na Actiona po dłuższym poszukiwaniu. Halbert pilot report to station Epsilon. That is all. Dobra, z tobą mam pogadać. Gratitude for wiping out those monsters at Fort Strong. Now, did you have any documents for me? Or perhaps you were interested in aiding a research patrol? Mam dokumenty. Technical documents for you. These aren't technical documents. I don't have time for games, soldier. Come back when you've decided to take your duties more seriously. Nie mam? No to robi się mały problem. Rozejrzyj się w muzeum, a zobaczmy te dwa jak sobie. Hyde Park. Okej, zobaczmy sobie te miejsca, tam jest dosyć daleko. Przecież sprawy agencji, tutaj było takie coś? Okej, było takie coś. Myślę, że tutaj będziemy mogli sobie spokojnie podążyć. No i tak, czym jest problem? Po, nie wiem, pół godzinie szukania znalazłem opcję w Mirrorlessie, że podczas nagrywania on właściwie wyciszał całkowicie mikrofon, do którego ja mówię. Co było niestety mega, no mega słabe rozwiązanie, tak bym powiedział. Dobra, bazar, poczekaj, nie, może tutaj. Mega słabe rozwiązanie, no ale na szczęście udało się to wszystko naprawić. Testowe nagranie sobie zrobiłem tam kilka minut. Wszystko działało. No i dzięki temu można powiedzieć, że ten odcinek jest dla mnie w pewien sposób wyjątkowy, bo dwa dni naprawdę siedzenia i próby naprawienia tego wszystkiego sprawiły, że no mega byłem zirytowany. Mega zirytowany, ale na szczęście już wszystko powinno działać dobrze. I powinno de facto działać, nie wiem czy szybciej. De facto komputer mam od jakiejś, nie wiem, trochę ponad pół roku, więc raczej nie mogło się tutaj pojawić zbyt wiele jakichś śmieci na nim. Więc ponowne przeinstalowanie Windowsa raczej nie przyspieszyło procesu przetwarzania przez komputer danych, że tak to określę. No i cóż moi drodzy, taką opowieścią w sumie zakończę ten odcinek i słyszymy się w następnym. Trzymajcie się, hej!